Cześć, tu Bellator. Witamy serdecznie. Przed Wami fabrycznie nowy walec HAM HC130i 2023 rok. Waga 13 ton, 13210 dokładnie kilograma. Z nowości zamontowany silnik Johna Deere'a. Zobaczmy sobie, jak to wygląda z tej strony. Widzimy już wszędzie logo Johna Deere'a się pojawia. No, przede wszystkim co się rzuca w oczy, no to zupełnie inna kabina. Tak jak słusznie dzisiaj kolega stwierdził, bardziej przypomina WR-a. Ma to na względzie na pewno lepszą widoczność, dzięki temu operator więcej widzi, lepiej to wygląda. Zajrzymy sobie do wewnątrz. Dzisiaj tak szybko, niestety no, pogoda znowu nie dopisuje. Lekko popaduje śnieg, zimno jest. Za dwa dni święta, wielkanocne. A to taka pogoda, no ale nie można narzekać. Jeśli chodzi o oświetlenie, no to widać, że już jest LED-owe. Druga strona bębna. Tutaj widzimy, że jest zupełnie inaczej to rozwiązane niż w poprzednim modelu H13i. Będzie trzeba zrobić takie porównanie. Na pierwszy rzut oka koledzy stwierdzili, że do pewnych rzeczy jest łatwiejszy dostęp, no choćby nieszczęsny akumulator, który w poprzednich modelach był gdzieś zakamuflowany za kilkoma płytami, trzeba było to odkręcać, wyciągać, a tutaj proszę, otwieramy luk i mamy dostęp do akumulatora. Wymiana filtry hydrauliki też tutaj są łatwo dostępne. Mamy troszkę inaczej tutaj szyby uchylne, to już szyba nie jest uchylna, tylko przesuwna. Bardzo fajne moim zdaniem jest to, że w końcu lusterka mają dodatkowe, które umożliwiają, które zagwarantują po prostu większe pokrycie pola widzenia. Więc to jest fajne. No myślę, że tutaj w tym walcu właśnie wszystko poszło w kierunku raz, że unowocześnienia jednostki całej oraz zagwarantowania większej wygody operatora. Co jest jeszcze fajnego, co rzuca się w oczy, to na przykład mechanizm unoszenia klapy silnika, który jest teraz tutaj umieszczony. No i rączka jest po prostu pod ręką, nie trzeba tego wyciągać gdzieś tam z kabiny, szukać, jeśli nie ma. No jest fajne miejsce wymyślone, tutaj jest schowany, jest schowana ta rączka i w każdej chwili jest dostępna, wypaść nie wypadnie. Jest to tak wymyślone, żeby trzymało to się w każdych warunkach. Tutaj mamy, o, jest też z tego co się dowiedziałem, powrót do grubych stworzni zabezpieczających podczas transportu. W modelu H13i był to taki łącznik opuszczany i to wszystko. Natomiast tu gruby stworzeń, porządny, no nie da się go ruszyć. Hydraulika, zajrzymy sobie jeszcze tutaj pod spód. O.
No i może trochę wejdziemy właśnie do kabiny. Kogut jest, miga. Kabina zupełnie przeprojektowana. Fotel ostał się chyba ten sam, chociaż podstawa jest trochę inna. Tutaj mamy blokadę, blokadę hydraulicznego zawieszenia fotela i chyba obrotu. Co my tu jeszcze mamy? Miejsce na koguta, rolety przeciwsłoneczne z przodu także. No, no już tutaj widać, jeśli popatrzymy, że ta szyba jest ogromna i zupełnie inaczej się patrzy przez nią niż w poprzednim hotelu. Tamta kabinka była po prostu w porównaniu z tą mała. Dobra, schowek, kluczyk dodatkowy, schowek teraz tak się otwiera. Panel klimatyzacji jest tutaj, wcześniej był tu u góry, czyli z tego wynika, że cały system jest tutaj schowany pod szybą. Mamy dodatkowe schowki. Mamy także dodatkowe tutaj gniazdo zapalniczki, jedno, drugie. Natomiast tutaj, nie będę tego ściągał, są gniazda USB. Czyli jeśli ktoś sobie zamontuje tutaj radio, na co jest oczywiście miejsce, to będzie miał dostęp do panelu. Będzie miał dostęp tutaj do możliwości podłączenia na przykład pendrive'a z muzyką własną. No wiadomo, dzisiaj to można przez Bluetootha puścić wszystko do radia i tak samo to będzie działać. No ale coś takiego wprowadzili, chwała im za to. Mamy tutaj dodatkowy pojemnik. Być może w opcji będzie możliwość tutaj, że tu się znajdzie lodówka. Niektóre walce, na przykład dostawaliśmy, przychodziły do nas używane walce typu DV +90, DV +70 i które miały z tyłu za siedzenia montowaną lodówkę zasilaną z gniazda zapalniczki. Bardzo fajna sprawa. Myślę, że nie jeden operator, który coś takiego miał w swoim walcu, to się z tego ucieszył w sezonie letnim. Po prostu mu to pomagało. Kierownica ta sama, no pulpit jest trochę inny, ale przede wszystkim fascynująca jest ta szyba, ogromna. Widzimy to na szerokim kącie w tej chwili. Jeśli mogę, to też zwrócić uwagę na nawiewy, zupełnie inaczej jest to rozwiązane. Myślę, że będzie to skuteczniejsze przy ogrzewaniu i rozmrażaniu na przykład zamrożonej szyby, aczkolwiek powierzchnia jest sporo większa do ogrzania, więc trochę tutaj ten system grzania będzie musiał się napracować. Oświetlenie tutaj, ogrzewanie przedniej, tylniej szyby, spryskiwacze, wycieraczki. No fajnie, fajnie to wygląda na pierwszy rzut oka. Wszystko fajne. Mnie się ten walec osobiście bardzo podoba. Wydaje mi się, że jest, moim skromnym zdaniem, jest ładniejszy od poprzedniego. Bardziej taki futurystyczny, nowocześniejszy. Ale oczywiście to moje subiektywne zdanie. Też się może z tym nie zgodzić. Jeszcze tutaj rzut oka z góry na silnik. Właśnie tutaj lampy LED-owe, możemy sobie zobaczyć, wycieraczka duża, wszystko jest jak trzeba. Dobra, to tyle, nie będę już przynudzał. Jeśli potrzebujecie walec do robót ziemnych, nowy, fabrycznie nowy, to jest dobry moment na to, aby przyjechać do nas, zobaczyć, jak te nowe walce wyglądają, jak pracują. W sensie kultury pracy silnika, jak i całej jednostki. Moim zdaniem, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że ciszej jest w kabinie, więc to też na pewno ma jakieś znaczenie. Będzie miało
zaletę dla operatorów. A co do reszty, no to trzeba obejrzeć, przejechać się, potestować. Mamy tu nawet kawałek placu, gdzie można ewentualnie pojeździć tym walcem, zobaczyć, jak on się zachowuje z wibracją. Wszystko jest do zrobienia, więc serdecznie zapraszamy. Trzy walce stoją, czekają. Właściwie możemy się pochwalić, że no już mamy prawie zamówienie na dwa z nich. Więc warto się pospieszyć, bo kiedy będą następne, kiedy przyjadą do nas, nie wiemy jeszcze. Teraz jest dobry czas na to, aby się z nimi zapoznać. To tyle, na razie nie przynudzam. Trzymajcie się. Cześć.